jutro. Także jesteśmy kochani w Sycowie. Nie, to ja choć tam cień położę, wiesz? Przyjechała Fredzia, przyjechała Fredzia, przyjechała Kasia. Nagrywałem filmik dla Wiesi. Aha, dobrze. Dzień dobry. O, cześć Wiesiunia, cześć kochana. No, no w końcu żeśmy się wybrali tutaj, nie? Tak, tak, tak. No i po tym koronawirusie to przeokropnie jest. No, ja tylko tam widzę grządki u Kasi i więcej nic. Ogródek i grządki. I pomidory. No. Pozdrawiam babcię Wiesię, pozdrawiam dziadka Kazia, pozdrawiam Ingę, pozdrawiam Natana, Pole Lukasa, babcię Wiesię chyba już mówiłam. Oj, wczoraj był konkurs. Dziecię Gosię, Bójkę Duna i wszystkich na całym świecie i znanych. Wczoraj był konkurs i ona tak wymieniała wszystkich, wiesz? Natanek, pozdrów babcię Wiesię. No Natan, no tak się, no powiedz do babci, że babciu, no pozdrawiam cię. Pozdrawiam. Dzień dobry babciu, czy co, a nie, bo nie, odwrócił się. Dobra, dobra. Co tutaj przywiozłaś? A te kwiatki do posadzenia, wiesz? Tak. No ładny mają te. A ja przywiozłem prezenty. O, widzisz? Dobry dla dzieci. A ja ciebie są konika. Dla dzieci. Słuchaj. Dla prezenty przywiozłem, dla Natanka, dla babci Poczekaj, Fredzi, dla każdego mam prezent. Słuchaj, a my bez prezentu. Chciałam ci coś powiedzieć. Wczoraj, ja z nią wczoraj, już nie nagrywasz, nie? Nagrywam, nagrywam. Natan, pójdziesz do garażu, ja ci otworzę, przyniesiesz jeszcze. Nagrywam, to jeszcze chwilę. Przywitaj się z Wiesią. No dzień dobry, witamy. Pomachaj, serdecznie, machamy. No. Tam połóż. I powiedz, co to jest za zgromadzenie. Żadne, obiad. Fredzia, bo chodzi o to, że tu jest słońce, a tu jest cień, wiesz? Ja czyli... mogę powiedzieć. Tak, Inga będzie mówiła do babci. Tata i dziadzia też pozdrawiają babcię Wiesię. Aha, no świetnie. Świetnie, bardzo fajnie, bardzo Słuchaj, fajnie. Słuchaj, chcę ci powiedzieć. Czekaj, jak zaraz zakończę. No. No. Ale nie, to nie zakończę, bo to właśnie jest dobre. No i ona wszystkich wymieniała, i pole, trzeba nagrywać jeszcze? No, poczekaj, to Wiesi też to powiem. No i babcia, i dziadek, no i ja, nie? No i Natan, weź te fotele, i dzieci, jeszcze. No ja musiałam zgadywać, ja nie? No i ona do babcie Wiesie to zrobiła tak, tak pokazywała mi, babcie Wiesie. I dziadek tak samo było. A ja nie wiedziałam, o co jej chodzi. No jak to nie wiesz? Prezenty babcia szykuje, nie? Babcia szykuje, prezenty daje. Tak, tak. Dziadek tak samo. A na mnie, to wiesz jak pokazała? Na mnie. Mnie to pokazała tak. No to cię skrytykowała. No to musisz się teraz wyprostować. Do roboty, babcia no to, tylko do roboty, nie? No, no to teraz musisz, to teraz musisz. Chodź, pokaż się babci, jak ładnie wygląda. No, no widzisz? Chodź ty tutaj, ty księżniczko. No. Księżniczko. No. O, Natanek pracuje. Natanek pracuje. O, Kasia już ma. Księżniczka. Mam się bluzkę ściągnie. Księżniczka. Jak... O, jaka dobra. Mizeria. Chodź, mizeria. Tylko bluzkę spod spodu, zostawimy ten. Będzie ci Natan ściągnął t-shirta. Fredzia, ładnie wyglądasz. O, dziękuję bardzo. Włosy sobie teraz ścięłam, bo przecież... Ja też jestem. A jeszcze wzięłam Pawła jakiś ten... nie wiem, co to było. Jakąś gumę sobie dałam na włosy, żeby trochę mi stały. To nie chcą wyschnąć, bo takie mokre się porobi. A ja jak wyglądam, dziadzia Kazia, jak wygląda? No, dziadziu Kazia, no zawsze dobrze wygląda. Dziękuję ci za pochwałę, bo tamte powiedziały ty w zeszłym tygodniu, że dziadzia Kaziu źle wygląda. Ja powiedziałam. Tak? Nie, bardzo dobrze to wyglądasz. Źle wyglądał. No. Może inną koszulę miała, nie, dziś ma czerwoną. Nie, koszulę, ale źle wyglądał. Był przygaszony, oklapnięty. No ale dzisiaj, o, widzisz, już grał nam. No. Nie? Tak, ale dzisiaj ożył. No. Ożył. No. Tylko, że za mną nie potrafi. Kasiu, my mamy szklarnię tam u Kasi, nie? Ty, pomidory są już takie. No świetnie. Mówię ci, ja tą szklarnię już kiedyś Kasi mówiłam. Kupmy tą szklarnię. Nie, ja nie poczułam dobrze, ja nie będę rządzić u niej, nie?
A teraz sama tak powiedziała, nie? Ja mówię, dobra, dawaj, kupujemy. I słuchaj, tak wspaniała jest naprawdę ta szklarnia, że... Najpierw kupiliśmy małą, później mama się zdecydowała na dużą i... No. Ale jeszcze są większe takie. No ale nie potrzeba większą, tak? 2 na 2 metry akurat wystarczy. No. I mamy co robić, Kaziu. I teraz nam brakuje ziemi, słyszysz? Ziemi nie mamy, mamy za mało. Teraz to, co Kasia wysypała tą korą, to ja teraz biorę, rozgarniam korę i robię ziemię i sadzę tam. No. Dalej dziedzinę nagrywasz? No, a Kasia wygląda wspaniale, fantastycznie, młoda, młoda, piękna, ładna, ładna. Ładna, śliczna dziewczyna. Co młode, chciałbym młode. Mieć taką synową. Chciałbym mieć taką synową. A co to nie jest synowa? Ja żartuję, no. No, to właśnie jest szczęście. Kasia, popatrz na mnie. A jak dziadzia Kaziu wygląda? Dobrze, dzisiaj bardzo dobrze. Dzisiaj bardzo dobrze. Poprawiła się. Poprawiła się. Dobra, to na razie tyle. No, pomachajcie babci, do widzenia. Pomachajcie babci, machamy babci. Pomachaj dla babci. Ja to sam, ja to miejsce. Dobrze, siadaj sobie. To na razie tyle, co miałem do powiedzenia. Piękny dzień w Sycowie, ładne miejsce, ładny ogródek zadbany, las ładny, trawa ładna. Dobra, to na razie tyle, dziękuję, pa, pa, bye, bye. Ty w gumowce?